Jeden dzień do sezonu, widzę, dokładnie tak, zostały ostatnie 24 godziny do tego, żebyśmy przywitali nowy sezon trzeci. Słuchajcie, w tym filmie postanowiłem, że zbiorę dla was wszystkie informacje i podzielimy sobie to wszystko na trzy kategorie. Pierwsza kategoria będą to zmiany na mapie. Druga kategoria będą to skiny karnetowe oraz wszystko, co wiemy na temat kolaboracji. I ostatnią kategorią będą nowe przedmioty dodane do gry, więc widzowie, no nie pozostaje wam nic innego, jak oglądać ten film do samego końca. Jeśli nowy sezon wyjdzie, to oczywiście wszystkie ważne informacje pojawią się na tym kanale, czyli na kanale Rafa Plus. Więc co wystarczy zrobić? Zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żebyś wiedział, co się dzieje. Zostaw łapkę w górę, jeśli doceniasz moją pracę. I widzowie, jeśli będziecie kupować karnet bojowy, pamiętajcie, żeby kupować go z kodem Evela. Fajnie by było, jakbyście jeszcze dzisiaj weszli do gry i sprawdzili, czy no, po prostu macie nasz kod. Bardzo wam za to dziękuję. A teraz przejdźmy do kategorii, do pierwszego rozdziału tego odcinka, czyli zmiany na mapie. Zacznijmy od pierwszej lokacji, czyli od lokacji burzy piaskowej. Dlaczego od tego sobie zaczniemy? Dlatego, że na tą chwilę oczywiście ta burza piaskowa jest na mapie. I teraz tak, co się wydarzy, jak ten piach do nas przyjdzie? Podobno cały dół mapy mamy dostać w takiej piaskowej wersji, ale dostaniemy coś jeszcze, ponieważ w tej burzy piaskowej mamy dokładnie statek. I jest to statek dużo większy niż statek w rozdziale drugim, wtedy co mieliśmy Midasa, Kita i tam właśnie mieliśmy safe, nie wiem czy pamiętacie, była budka do przebierania i właśnie w tej lokacji mieliśmy jacht. Okazuje się, że ten statek, który do nas teraz płynie, więc jeśli on do nas płynie, no to co się stanie? On przypłynie, czyli co się stanie? Czyli on prawdopodobnie będzie w sezonie trzecim jako lokacja. I jak ja bym to nazwał, tą lokację, jakiś rekinowy statek, coś takiego. Mi te rekiny się kojarzą oczywiście z rozdziałem drugim. Ale słuchajcie, mamy dużo większy statek. Można powiedzieć, że prawie dwa razy większy. I wydaje mi się, że to będzie lokacja z jakimś mitycznym bossem. Także to jest kolejna lokacja, która moim zdaniem na 90% się pojawi. Kolejna zapowiedź, jaką dostaliśmy. Kolejna zapowiedź jest to zapowiedź widoczna na dole mapy. Na dole mapy, w sensie dużo osób właśnie domyśla się, że jest to ta lokacja. No i jak wiecie, na dole mapy mamy tą miejscówkę, gdzie mamy płyno jagody, no nie? W sensie takie porozrzucane na około drzewek. I właśnie ta lokacja prawdopodobnie zostanie zmieniona również na taką piachową lokację. I mi się ogólnie ta lokacja tutaj kojarzy z jakąś sceną, ale nie wiem, czy tak będzie. Ponieważ na głównej zapowiedzi też mamy tego skina z irokezem. Tutaj mamy jakby taki przęsła, na których są trzymane jakieś oświetlenia, coś takiego, więc wydaje mi się, że to będzie jakaś scena imprezowa, no wiecie, idą wakacje, czyli taki pozytywny czas, czyli koncerty, właśnie coś takiego, więc być może to coś będzie sceną. Kolejna lokacja, o której wiemy, jest to miejscówka z Fallouta. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Jeśli nie, to z góry was przepraszam. I tam mamy lokację jakichś fabryk. Dajcie wy też znać, co tam mamy, bo ja no nie miałem nigdy powiązania z tą współpracą, w sensie z tym, co nadchodzi. Słuchajcie, mamy tutaj widoczną maskę i to pewnie jest skin, ale ja polecam Epicowi, żeby dodali kiedyś hełmy. Dlaczego? Przydałby się pewnemu youtuberowi, czyli Zakrzakowi, bo zawsze dostaje snajperki w głowę. Na fabrykach, co nam się z fabrykami kojarzy pierwszy rozdział, te początkowa fabryka z tym kominem. Oczywiście była to inna, inne budynki, ale fabryka ślurpa mi się kojarzy tutaj i być może będzie to tak zrobione, że będzie tutaj ta fabryka Nitro, bo kolejny sezon jest związany również z Nitro. Być może, nie wiem, to pozostawiam wam do oceny. No i co widzę, przejdźmy do ostatniej lokacji, nie, do przedostatniej lokacji. I słuchajcie, jako że mamy mieć piratów z Karaibów, no to dół mapy będzie mocno zajęty przez piach, to pasowałoby wprowadzić jakieś lokacje związane właśnie z takimi pirackimi tropikami, tak bym to nazwał. Chociaż być może dostaniemy ją w środku sezonu, jakąś taką lokację z tym związaną. Ale fajnie by było, żebyśmy dostali jakieś tropiki, więc być może jeśli piach będzie na dole, no to u góry też się pozmieniają jakieś, nie wiem, jakieś wyspy czy coś takiego dodadzą. Nie wiem, ale wydaje mi się, że no coś takiego może się pojawić. Słuchajcie, przejdźmy teraz do ostatniej, najnowszej zmiany na mapie. Okazuje się, że tam, gdzie mieliśmy Petera i pompkę z medalionem, wiecie, Peter Griffin bodajże. I na tej lokacji, no ta lokacja była pusta, mało co odwiedzana, więc Epic tam nam daje nowe tereny. W sensie sama lokacja dużo się nie zmienia,
ponieważ budynki są podobne, ale mamy inny teren, więc być może ta miejscówka zostanie połączona z jakimiś nowymi mechanikami, na przykład z mechaniką Nitro, do której przejdziemy pod koniec tego odcinka, więc tak jak mówię, powiedzcie sobie sami to w głowie, co wam chciałem teraz powiedzieć, bo nie chcę tego mówić trzeci raz. I słuchajcie, to jest rozdział numer 1. Przejdźmy teraz do rozdziału numer 2, czyli skiny karnetowe. I widzowie, przechodzimy oczywiście do skinów oraz współprac. Jak wiecie, mamy dostać po pierwsze współpracę z piratami z Karaibów, z Metaliką. I słuchajcie, prawdopodobnie to też świadczy o tym, że takie skiny też dostaniemy. W sensie dostaniemy te takie ikony. Tutaj mamy taką główną grafikę sezonową. Tak, ona tutaj się prezentuje. I na tej grafice oczywiście jest to koncept tego, co możemy dostać faktycznie, ale jest to koncept robiony na oryginalnych konceptach do skinów, czyli ludzie przygotowują rysunki skinów i później te skiny są wprowadzane do gierki. Moim zdaniem jest to trochę słabe, bo możemy się domyślić, co czeka nas w przyszłości Fortnite'a, ponieważ takie skiny, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale te rysunkowe skiny, no w 90% trafiają do gry i po tym możemy się przekonać, że na przykład w kolejnych dwóch, trzech sezonach będziemy mieli jakiś sezon właśnie taki zmutowany, jakiś sezon właśnie z mitycznymi bogami, no, może nie tak z mitycznymi bogami, z greckimi bogami, ale wróćmy do tematu. Słuchajcie, mamy tutaj po pierwsze na samym środku olbrzymiego skina. Pytanie, co to jest? W sensie, co to jest ten ziomek? Wydaje mi się, że to być może jest jakieś warzywo, które ma nitro w środku, do tego przejdziemy sobie później. I to jest skin tego może przedmiotu, może nie warzywa, ale jakiegoś przedmiotu, zmutowany, no i wsadzony w postać. Czyli tak tutaj się pierwszy skin prezentuje, jest on dosyć duży. Przejdźmy teraz do lewej strony, do drugiego skina, czyli skina w kasku. Jak wiecie, powinniśmy dostać też Thor w tym sezonie, dlatego że mamy mieć współpracę Monster Trucka, te, wiecie, te wielkie samochody. Być może dostaniemy jakiś Thor do nich, zobaczymy. Być może to nie będzie w Battle Royale, co pojawi się to właśnie w tym Rocket Racing, ale trzymajcie kciuki, żeby tak było, żebyśmy dostali jakiś duży Thor dla tych dużych aut, które być może wejdą do gry, tego nie wiem, ale po prawej stronie możemy zobaczyć teraz żółtego skina. Jest to chyba Kółek, on się tak nazywa. Jest to oczywiście reedit skina, który już mieliśmy kiedyś. To mi się nie do końca podoba, że są to osobne style, to skiny. To powinny być osobne style do tych skinów, no ale na Epic poszedł w tą stronę, więc no, no nic, co zrobisz, co zrobisz. Przejdźmy teraz do kolejnego skina. I to jest kolejny skin, takie trochę połączenie pirata, takiego nowoczesnego pirata trochę, no bo metalowa, no nie wiem, dajcie znaka, co wy o tym myślicie. Ale wydaje mi się, że ten płaszcz taki jest piracki, chociaż no być może wcale tak nie jest, ale przejdźmy do ostatniego skina, czyli napocony fioletowy skin z zieloną głową. Nie są to wszystkie skiny, ponieważ mamy jeszcze tutaj być może skiny, które są w nawiązaniu do tego sezonu, a które były w tych rysunkach. I przejdziemy sobie do kolejnego skina, który ma takie białe włosy, fiolet wpadające, i mamy tutaj ten kaptur rekinowy, a ten sezon można powiedzieć, że nawiązuje, czy w sensie ta kurtka cała jest taka rekinowa, więc ten sezon nawiązuje do tego, więc być może to będzie w karnecie, a być może jako zwykły skin. Mamy tutaj nawiązanie do czego my tu? Do takiego neonowego, czyli kolejny skinek właśnie z takimi uszami. Ten skinek nie do końca mi się podoba. Mamy skinek, który był w zapowiedzi, w przecieku tego sezonu, i tam mieliśmy tego dużego skina. Swoją drogą tutaj, po lewej stronie, ten gościu trochę wygląda jak ten Mikołaj. Sierżant Mikołaj, ten co jeździ, no nie jest taki przypakowany, siwy tutaj, no może to jest nawet on, ale tu jest też widoczny ten kolejny skin. Następny skinek jest to skin z taką maską, chyba to jest maska jakaś spawalnicza, coś takiego, no nie, do graffiti, no coś takiego, czyli znowu by pasowało do tego sezonu. I ostatni skinek, również tutaj mamy jakieś rolki i mamy granat z jakąś kropelką, być może jest to właśnie ten granat, może nie, może będą granaty nitro, ale tego nie wiadomo, być może tu jest nawiązanie właśnie do tego nitro, bo te rolki też mają taki powerek z tyłu. Także to są wszystkie skiny, które być może się pojawią. Na pewno większość z nich będzie, a kilka z nich pojawi się w karnecie. A teraz przejdźmy do ostatniego, czyli do najciekawszego, czyli nowe przedmioty, które są potwierdzone i które mogą wejść do gry. I oczywiście, widzowie, przechodzimy teraz do nowych przedmiotów, broni i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy sobie od najstarszych rzeczy, o których wiemy, a przejdziemy do tych, które pojawiły się bardzo niedawno temu, więc być może o nich nie słyszeliście. I słuchajcie, zacznijmy od tego, że twórcy, no ja tym razem nie dostałem, co prawda, ale dostali inni. Słuchajcie, mamy tutaj samochodzik, który ma wejść do gry. I ten samochód będzie jakiś super szybki, ponieważ będzie miał nitro. Przynajmniej o tym świadczą te wszystkie jego dodatki i dodatki, które widzimy również na tej tablicy. To jest pierwsze, co dostaniemy w kolejnym sezonie, czyli samochód. To jest niewiadome, czy dostaniemy takiego Monster Trucka, ponieważ mamy tą współpracę Fortnite
X Monster, Monster Truckami ogólnie, z tymi torami i tak dalej. I mamy te duże samochody. Fajnie by było, jakby Epic postanowił, że gdzieś tam w środku sezonu taki wielki samochód doda, który wiecie, wjeżdżacie, możecie wjechać na wszystko, on się wywraca. No mocne by to było, i jeszcze jakby przypiąć do tego wieżyczkę na przykład jakąś strzelniczą, to to już by w ogóle sztosik, w sensie byłoby to dosyć mocno zepsute, ale właśnie, przejdźmy do kolejnej rzeczy, ponieważ pewna rzecz, można powiedzieć, że została potwierdzona, że będziemy mieli dodatki do samochodów, czyli być może będziemy mogli wpiąć taką wieżyczkę do tego samochodu i ktoś będzie mógł wsiąść do tego samochodu na dach, na wieżyczkę i będzie strzelał z niej. O tym świadczy pewien tweet, który potwierdził, można powiedzieć, Mark Rain, ale jeszcze bym w to do końca nie wierzył. Według Apexa coś takiego może się wydarzyć, ale co dalej? Mamy Combat AR. Ja za tą bronią nie do końca przepadam, ale mamy go dostać z modyfikacjami. Czyli odświeżenie starej broni? No, może być. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do zdjęcia, które jest dosyć niewyraźne, ale na tym zdjęciu widać bardzo duże, ponieważ tutaj według Apexa na tym zdjęciu mamy po pierwsze w ogóle właśnie, widzowie, zanim wam jeszcze powiem, zostawcie łapkę w górę za docenienie, no po prostu docenicie moją pracę, zostawiając łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. Będzie się dużo pojawiać, więc wszystko pojawi się na tym dodatkowym moim kanale, czyli Rafa Plus, i jak będziecie kupować karnet bojowy, pamiętajcie o kodzie Evela. A teraz przejdźmy sobie szybko do najciekawszej rzeczy, czyli tak, mamy dostać nowego shotguna według tego, co jest tutaj na tym zdjęciu. Mamy dostać miotacz ognia. Nie wiem, co tutaj świadczy o tym, ale chociaż jak sobie teraz tak zobaczy na to być może gdzieś tu jest miotacz ognia, ale według Apexa coś takiego, chyba że ja się to źle przetłumaczyłem. Następne, mamy dostać jakiegoś haka i to będzie broń jakaś hakowa. Nie wiem, jak to może działać, być może jak harpun, ale z tego też można strzelać. Co ja mówię, jaki harpun? Hej, w sumie taki wielki harpun. I być może będzie się można nim przyciągać, łowić. No, zobaczymy, zobaczymy. Dalej mamy lasergana. I to widać na tym właśnie krótkim filmiku, że na nim mamy lasergana. No, lasergan to trochę tak Star Warsowo mi to trochę się kojarzy, więc być może jakiś tylko remodel. I co najważniejsze, nowego minigana. Minigana chyba nie było dawno w grze i teraz ma się pojawić minigun. Także tak wszystko się prezentuje. I widzowie, na sam koniec zostało 24 godziny do nowego sezonu. Jeśli chcecie dobić karnet bojowy, no to zapraszam was oczywiście na mapę, która wam wyświetla się tutaj. Dzisiaj będzie stream, będziemy na niej grać. Wbijajcie na nią. No i co, widzowie, to było na tyle. Jeśli coś pojawi się jeszcze, to być może nagram dla was odcinek, więc żeby być na bieżąco, subskrybujcie kanał z dzwonem, pamiętajcie o kodzie Evela i trzymajcie się, na razie, cześć!